Archeologia. Cześć i czołem, dzisiaj droga krzyżowa, a ja jestem obok przydrożnego krzyża. Oglądamy. Krzyż przy drodze, Wayside Cross, w języku angielskim jest to budowla kultu religijnego w formie krzyża bądź krucyfiksu, wykonana w kamieniu, która stoi przy drodze, na rozstajach dróg, na skrzyżowaniach, w ważnych punktach komunikacyjnych. Najstarszy krzyż przy drodze pochodzi z 1470 roku, wiemy to z inskrypcji, a krzyże takie stawiano w Irlandii do XVIII wieku. Krzyż przy drodze mógł być znakiem granicznym, mógł wyznaczać początek wsi, oraz mógł być na przykład drogowskazem. Krzyże przy drodze według wierzeń chroniły przed epidemiami. Stąd wniosek jest taki, żeby budować jak najwięcej krzyży przy drodze w czasach COVID. Krzyże takie stawiano, żeby uczcić jakieś ważne wydarzenie oraz na przykład otrzymane od Boga łaski. Uważa się, że kamienne krzyże przy drodze dały początek współczesnej tradycji po wypadku samochodowym, w którym były śmiertelne ofiary, ludzie dla uczczenia tych ofiar stawiają przy drodze krzyże. W hrabstwie Mead, w którym się w chwili obecnej znajdujemy, zlokalizowano 22 krzyże przy drodze i one są specyficzne, bo to są jedyne w Irlandii, które są dekorowane. Jakiego rodzaju dekoracje możemy zaobserwować? Otóż motywy religijne, motywy heraldyczne, liście oraz zwierzęta. Scena ukrzyżowania wykonana w kamieniu wapiennym. Krzyż znajduje się w miejscowości Ballarat. Chrystus ma na sobie stylizowane perizonium, czyli opaskę na biodrach, z kunsztownym węzłem nad prawym biodrem. Powyżej i poniżej ciąg różnych motywów. Rozeta, kokarda, trójkąty, trójliść, łuk okrągły i prostokątna płócina z trójlistną główką. Po drugiej stronie krzyża pieta, czyli przedstawienie Matki Boskiej trzymającej na kolanach martwego Jezusa. Poniżej znajdują się dwie inskrypcje. Jedna oryginalna w skróconej łacinie, druga po angielsku. Przedstawienie ukrzyżowania i piety pochodzą z drugiej połowy XVI wieku. W roku 1727 upiększono krzyż, dodając angielską inskrypcję. Krzyż wapienny, naprawiony przez Radę Hrabstwa Mead w 1936 roku, znajduje się w Lutherstown. Przedstawia między innymi charakterystyczne postaci aniołów niosące trójkątne tarcze.
Ich skrzydła tworzą panele zawierające przeplot liści winorośli i bluszczu. Krzyż przedstawia ukrzyżowanie, nad którym znajduje się napis INRI, dziewicę z dzieciątkiem oraz postacie w plisowanych szatach trzymające tarcze. Powyżej i poniżej figur wyrzeźbione płyciny z liści dęby. Jest to jeden z krzyży przydrożnych ustawionych przez Janet Dowdall w 1600 roku. Atkel. Krzyż z piaskowca ze sceną ukrzyżowania na wschodniej stronie, gdzie ręce Chrystusa są przybite gwoździami nad głową, a stopy spoczywają na czaszce i skrzyżowanych kościach. Strona zachodnia przedstawia Madonnę z symbolami męki pańskiej na herbach. Górny herb zwieńczony jest kogutem stojącym na hełmie. Krzyż został prawdopodobnie wzniesiony około 1675 roku. Przydrożny krzyż w Dulig wykonany został z kamienia wapiennego. Przedstawia inskrypcję, tarcze heraldyczne oraz rzeźby postaci świętych. Strona wschodnia zawiera trzy panele z postaciami świętych. Święty Piotr ubrany w albę, ornat oraz mitrę, w lewej ręce trzymający klucze, prawą błogosławiący. Święty Patryk ubrany w albę i ornat, niosący pastorał i udzielający błogosławieństwa oraz święty Kenan, półfigura, w prawej ręce dzierżąca pastorał, w lewej księgę. Strona północna, Maria Magdalena ubrana w długi płaszcz oraz tunikę przepasaną paskiem. Ma długie falowane włosy i złączone ręce. Ręce świętego Jakuba są złączone i ubrany jest jak biskup z płaszczem zapinanym pod szyją. Święty Tomasz, półfigura ubrana podobnie. Strona południowa, święty Andrzej niosący krzyż, ubrany w tunikę ze szpiczastym kapeluszem zakrywającym całą głowę. Święta Katarzyna ma długie falujące włosy i dzierży miecz. Oraz święty Szczepan, który w prawej ręce trzyma księgę, w lewej kamień. Z każdej strony znajdują się tarcze związane z męką pańską, trzymane przez anioły o bardzo dużych skrzydłach. Jest to jeden z dwóch krzyży ustawionych przez Janet Dowdall dla jej pierwszego męża Williama Batta. Inskrypcja pochodzi z 1601 roku. Krzyż w Ballarat jest bardzo ciekawy. Na jego bocznej stronie znajduje się twarz. Piszcie w komentarzach, do kogo ta morda waszym zdaniem należy. No i z drugiej strony również znajduje się podobna morda. Piszcie, co na ten temat myślicie. Juliusz Cezar w swoim dziele Wojna Galijska opisywał, że kiedy Celtowie atakowali rzymskie linie obrony, to krzyczeli: subskrybuj!